Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na naszym kanale. Tym razem na samym wstępie oczywiście dziękuję naszym wszystkim patronom, którzy wspierają ten kanał, który tutaj dbają o jego rozwój. Dziękuję wspierającym na YouTubie i Wam wszystkim, którzy ten materiał oglądają i przechodzimy już tutaj do tego co się dzieje, co się będzie działo w kolejnych dniach w Europie, ale na samym początku przenosimy się do Kalifornii. Tam występują opady deszczu, opady deszczu związane między innymi z tak zwaną rzeką atmosferyczną, atmosfery river, oni na to mówią, czyli właśnie napływem tych wilgotnych mas powietrza nad Kalifornię, nad oceanu spokojnego i ten napływ jest praktycznie bez przerwy nad danym obszarem, dlatego tam lokalnie występują bardzo duże sumy opadowe, no chcielibyśmy powiedzieć, Kalifornia stan związany tylko z ciepłem, a no właśnie niekoniecznie. Natomiast my przechodzimy nad Europę i zobaczmy, co się nad Europą dzieje. Tutaj mamy na tej mapie prąd strumieniowy na wysokości 500 hektopaskali, no i dni od 20 do 24 lutego i to, co widzimy przede wszystkim, to bardzo silny prąd strumieniowy przed nad Oceanem Atlantyckim i jego meandry tutaj docierają do Francji, Wielkiej Brytanii do Hiszpanii. To świadczy o tym, że tam nad tymi obszarami będziemy mieli silne pory wiatru albo i bardzo silne porywy wiatru również dynamicznie będzie nad Niderlandami nad Królestwem Niderlandów chociażby nad Morzem Północnym w Polsce będziemy mieli troszeczkę spokojniej w sumie nawet troszkę bardziej spokojnie, ale dynamiki też tam nie zabraknie. No i tutaj właśnie ta rzeka atmosferyczna jest również widoczna nad Oceanem Atlantyckim. Zobaczcie tutaj na niebiesko zaznaczona, zobaczcie jak pięknie się ciągnie. Przede wszystkim nad Wielką Brytanię, nad Francję, nad północną Hiszpanię. Jest to obszar, w którym również wilgotność jest bardzo duża, wilgotność z wysp karaibskich, można by było powiedzieć. Tam bardzo duże opady deszczu będą występowały, ale widzimy z upływem godzin też ta strefa przemieszcza się nad Niemcy i nad Polską, dlatego też i u nas. Opadów znów nie zabraknie. Przejdźmy do sytuacji barycznej w dniach od 20 do 24 lutego, i to co widzimy, to widzimy niże. Niże, które na początku obserwowaliśmy nad Islandią, pogłębiając się, będą kierowały się nad Wyspy Brytyjskie. Kolejny z bardzo głębokich niży utworzy się nad Morzem Północnym i on pogłębiając się, będzie przemieszczał się nad Norwegię, nad Szwecję. Zahaczy również o zachodnią Polskę. I tutaj jeszcze dodatkowo utworzy się taki jeden malutki ni niż, niżyk, ale wiecie, że takie małe niże również potrafią dać się we znaki. Co tutaj się generalnie będzie działo? Zacznijmy od 22 lutego i tu będziemy mieli dominację niży nad Morzem Północnym, między innymi nad Wyspami Brytyjskimi i już powoli w Polsce Zachodniej, przede wszystkim Polska Zachodnia również będzie Polu obniżonego ciśnienia. No i również front atmosferyczny ciepły będzie znajdował się nad zachodnią Polską. Tam opady deszczu, tego deszczu może spaść dosyć dużo. Ta strefa ciepłego powietrza będzie tutaj dostawała się do Europy Centralnej, również do zachodniej Polski, gdzie temperatury wzrosną powyżej 8, 9 bądź 10 stopni Celsjusza. No i front chłodny będziemy mieli. Który będzie podążał za tym frontem ciepłym, i około 22 lutego będzie znajdował się u zachodnich wybrzeży Francji. Tam też. Temperatury przed frontem będą dosyć wysokie, ale my skupiamy się na Polsce. Tutaj w Polsce zachodniej te temperatury mogą osiągnąć 10, 12, 13 stopni Celsjusza. W Polsce wschodniej te temperatury powinny być mniejsze, powinny być niższe. No i porywy wiatru. Szczególnie w tym sektorze południowym frontu chłodnego silne porywy wiatru będą się występować, one będą potęgowane przez Prąd strumieniowy, o, których, o którym Wam wcześniej też mówiłem. No i tutaj te porywy u wybrzeży 100-110 km na godzinę. Dodam, że tutaj, jeśli chodzi o Polskę, tak silnych porywów wiatru nie będzie, ale zacznijmy od temperatur i widzimy tutaj w róż na różnych modelach, zaczynając od modelu Swiss HD4x4. Widzimy w Polsce południowo-zachodniej, południowej temperatury o, powyżej 10 stopni Celsjusza, generalnie w całym kraju temperatury. Powyżej 6 stopni Celsjusza, jedynie suwałki z najniższymi temperaturami. Jeśli chodzi o kolejny model, w tym wypadku model Icon, w przypadku modelu Icon widzimy nadal w Polsce południowej, południowo-zachodniej te dosyć wysokie temperatury. Tam od 10 do 12 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze od 6 do 8 bądź 10 stopni Celsjusza. Wysokie temperatury i modele numeryczne są takie bardzo zbliżone do siebie. Patrzymy na kolejny model, na model ECMWF i widzimy podobnie. W Polsce zachodniej 11-12 stopni Celsjusza, w Polsce południowej od 11 do 12 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze od 8 do 10 stopni Celsjusza. Kolejny model, który tutaj chcę Wam przedstawić, to model GFS i w przypadku modelu GFS temperatury podobne, ciutek niższe, bo tak około 10-11 stopni Celsjusza w Polsce Południowej na pozostałym obszarze od 9 od 8 do 9 stopni Celsjusza, ale ogólnie wygląda na to, że to będą kolejne bardzo, bardzo ciepłe dni, jak na, znaczy ciepłe dni, z wysokimi temperatura, temperaturami jak na listopad. Luty. Przechodzimy dalej, przechodzimy do sytuacji barycznej na 23 lutego. No i cóż, widzimy nadal głęboki niż znajdujący się u zachodnich wybrzeży Norwegii, z ciśnieniem, które, będzie spa które spadnie do 955-54 hektopaskali. No i Polska będzie na obrzeżu tego układu niskiego ciśnienia i tutaj u nas w Polsce będzie ten układ oczywiście na tą pogodę w Polsce wpływać. Zbliżać się będzie do nas chłodny front, a atmosferyczny, który widzieliśmy dzień wcześniej u wybrzeży. Francji. I tutaj najsilniejsze porywy wiatru 23 będziemy prognozowali u wybrzeży Danii oraz zachodnich wybrzeży Norwegii. Tamte porywy wiatru przy tym dosyć głębokim niżu mogą wzrosnąć do 80, 90, bądź lokalnie 100 km na godzinę. W Polsce całe szczęście, jedynie na północnym zachodzie troszkę mocniej powieje od 40 do 50 km na godzinę. I temperatura Temperatury 23 lutego w Polsce nadal dosyć wysokie, od 8 do 10 stopni Celsjusza. Przy czym już 23 ta ciepła masa zostanie wypchnięta bardziej na wschód i na południowym wschodzie te temperatury będą najwyższe. Model GFS, amerykański model, już pokazuje tą strefę daleko poza naszymi granicami Polski, ale u nas nadal 6-7 stopni Celsjusza, więc nadal to. Ciepło, ciepło, no po prostu jak na luty ciepło. No i opady, bo opadów znowu będzie trochę więcej. 20 lutego będzie przemieszczał się z zachodu na wschód front atmosferyczny. Przede wszystkim największa akumulacja opadów będzie prawdopodobnie od województwa opolskiego i śląskiego przez Polskę Centralną, aż po województwo podlaskie. Tam w ciągu 24 godzin od 18, od 15 do 20 mm opadów ma. Spaść, Tam to pokazuje nam model ECMWF, natomiast model GFS pokazuje generalnie trajektorię podobną od południowego zachodu na północny wschód Polski, przy czym on nam pokazuje dosyć bardziej szeroki obszar, bardziej szeroki obszar właśnie z tymi dużymi opadami. Moi drodzy, jeszcze 24 luty, bo 24 luty w ogóle będzie bardzo ciekawym dniem, bo te, ta to niskie ciśnienie praktycznie dotrze aż do Morza Śródziemnego. Zobaczcie, że tutaj również będziemy mieli raczej pole po obniżonego ciśnienia, wyżej będą odepchnięte. Jeden daleko nad Oceanem Atlantyckim, drugi daleko nad Rosją, a tutaj nad Europą raczej dominacja niży. I ten niż, który przyniósł bardzo silne porywy wiatru w okolicach Danii nad Morzem Północnym, będzie znajdował się na wysokości Trondheim z ciśnieniem 600... 964 hektopascale. No i cóż, nad Polską opady deszczu. Przy czym front atmosferyczny chłodny, który będzie zbliżał się do nas, on zostanie za Zablokowany niejako, i główne strefy opadowe będą przechodziły z południa, z południowego zachodu na północ Polski. Do tego utworzy się ten niżyk, o którym mówiłem na samym początku. Ten płytki niż, który powędruje z południa w kierunku północnym i będzie dużo opadów. Dużo opadów w Polsce, przede wszystkim w zachodniej. Tutaj południowy zachód, województwo wielkopolskie, kujawsko-pomorskie. Pomorskie tutaj znów ma spaść od 15 do 20 mm. Przypominam, że w momencie, kiedy mamy no bardzo wilgotne gleby, bardzo mocno nasycone gleby, takie opady deszczu nie są już niczym dobrym, no ale niestety te strefy będą przemieszczały się z południa na północ, dając kolejne opady deszczu. Tak widzi model ECMWF. Model GFS wypycha to troszeczkę bardziej na zachód, ale nadal taka strefa dosyć silnych opadów będzie występowała. much. Ten płytki niż, który utworzy się na froncie atmosferycznym, będzie przemieszczał się w kierunku północnym, północno-wschodnim, też przyniesie silniejsze porywy wiatru, szczególnie w południowym, południowo-wschodnim sektorze tym razem. Model Swiss HD pokazuje, co prawda, ten wzrost niewielki, od 40 do 50 km na godzinę w Polsce południowo-wschodniej. Tutaj, gdzie będzie wędrował sobie ten niż, te porywy będą najsłabsze, od 10 do 20 km na godzinę. Model ECMWF widzi silniejsze porywy wiatru już po przejściu tego niżu. W Polsce północno-wschodniej tam do 60 bądź 70 km na godzinę. Widzimy jeszcze model GFS, który to ono widzi tutaj raczej słabsze te porywy wiatru od 40 do 50 km w Polsce wschodniej. Ten 24 musimy obserwować, bo to będzie dosyć dynamiczny dla nas dzień, ale na razie nic niebezpiecznego nie widać. Warto natomiast zainstalować aplikację Monitor Burz, aby być na bieżąco z zbliżającym się sezonem burzowym i z tym, co się dzieje w pogodzie. Można zainstalować go na telefony z Androidem bądź z iOS-em. Ja natomiast zapraszam do subskrypcji naszego kanału i widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam.